przy telefonie Michał Gramatyka, poseł Koła Poselskiego Polska 2050, Szymon Hołowni. Dzień dobry, panie pośle. Witam, dzień dobry, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. U mnie za oknem ciemno, chyba już jest wieczór. To już jest wieczór, dobrze, niech będzie dobry wieczór. Trochę tak się zasłuchałem, jeszcze jedna informacja tutaj wstępu, bo zanim wkroczyłem do studia Radia Wnet, to oglądałem i słuchałem konferencji prasowej pana prezesa Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego, prezesa właściwie, który długo mówił i jeszcze mówi, złośliwi może powiedzieć, jaki kraj taki krasomówca, albo jaki kraj taki, no już nie będę tutaj przywoływał postaci historyczne, które znane były z długich przemówień, chociaż przykład Fidela Castro rzuca się na pamięć, bo to był przywódca, który potrafił najdłużej wypowiadać się, ale jeden przynajmniej konkret ze słów prezesa Glapińskiego jest zdaniem szefa Narodowego Banku Polskiego: czeka nas przynajmniej jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego i docelowo będziemy lądować gdzieś na koniec wiosny z poziomem stopy referencyjnej na poziomie 3%. Pan poseł zajmuje się prawem, ale może do ekonomii też ma jakiś stosunek i może pochwalić albo zganić Narodowy Bank Polski za podnoszenie stóp procentowych, panie pośle. No nie za bardzo Rada Polityki Pieniężnej teraz ma inne wyjście, dlatego że w momencie, kiedy inflacja zaczyna się w bardzo niebezpieczny sposób zbliżać do tej magicznej granicy 10%, powyżej której będzie już dwucyfrowa, i w sytuacji, w której wynika to z jednej strony z fatalnych, podkreślam, fatalnych działań tego samego pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, dość powiedzieć, że jeszcze w marcu zeszłego roku, czyli rok wstecz, pan prezes śmiał się, kiedy ktoś się go pytał o inflację i oznajmiał wszem i wobec, że Polsce nie grozi inflacja, natomiast istnieje przed nami widmo deflacji. No i dziś budzimy się w sytuacji, kiedy inflacja waha się pomiędzy 7 a 8 punktów procentowych. No i to jest naprawdę niebezpieczna sytuacja. Nic innego nie można robić, tylko podnosić stopy procentowe, a to i tak jest działanie spóźnione, bo efekt takiego działania na rynku będzie widoczny za kilka miesięcy. Chociaż Węgrzy, którzy podnosili stopy procentowe wcześniej, niewiele im to dało. Są tacy ekonomiści nie do końca, czy nie bezpośrednio związani ze sobą konserwatywną, na czasami w ogóle nie związani, którzy mówią, że nie, że Bank Polski odpowiednio zareagował, że zaczął podnosić wtedy, kiedy było trzeba, tylko że komunikacja Rady Polityki Pieniężnej, a szczególnie prezesa Glapińskiego, nie była najlepsza. To wystarczy prześledzić wypowiedzi samego pana prezesa Glapińskiego od tej słynnej marcowej, w którym mówił, że Polsce grozi deflacja, poprzez kilka jeszcze wypowiedzi na przełomie kwietnia, maja, gdzie zapewniał, że żadne zagrożenie inflacyjne Polsce nie grozi. Potem określał to zagrożenie inflacyjne na poziomie tam, nie wiem, 3-4%. Wreszcie stwierdził, że należy na gwałt podnosić stopy, dlatego że z GUS-u dostał dane, że ta inflacja po prostu bardzo niebezpiecznie szybuje. To jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem. Ja zwracam tylko uwagę na to, że budżet państwa został przyjęty przy założeniu inflacji wynoszącej około 3,5% i już będzie korygowany do chyba 6 czy do 7%. Natomiast wynagrodzenia dla budżetówki obliczano uwzględniając ten właśnie współczynnik inflacji 3,5%. I musimy pamiętać, że inflacja jest tym takim utajonym podatkiem, który uderza w najbardziej ubogie warstwy. Chociaż jak rozumiem samego podnoszenia stóp, pan poseł i cały ruch, czy partia Szymona Hołowni nie podważa, czyli także tych wszystkich głosów, które mówią, że rosną ceny kredytów, jak wy byście rządzili, to one też by rosły, bo stopy też szłyby do góry. Dobrze, rozumiem. Co innego robić, jeżeli pan prezes nie chce się skompromitować do końca, no to musi podnosić te stopy, bo jest to taki naturalny sposób walki z zagrożeniem inflacyjnym. Niestety robimy to dużo, dużo za późno i niestety efekty tego będą widoczne dopiero za kilka miesięcy. Przydałoby się dogadać z Unią Europejską, bo to paradoksalnie mogłoby ten poziom inflacji obniżyć o 1, może o 1,5 punktu procentowego. Gdybyśmy uznali wszystkie te zastrzeżenia, które Unia Europejska, Komisja Europejska zgłasza co do praworządności w Polsce, gdybyśmy uznali Izby dyscyplinarne. I zamknęli kopalnię Turów. Zamknęli przede wszystkim konflikt.
na torcie. Konflikt rzeczywiście sprawa długa i zawiła, ale pan poseł ze Śląskiem jest związany z tego regionu, z tego województwa. Pełni pan swój mandat poselski do Sejmu Rzeczpospolitej. Na ile kryzys energetyczny wpłynął na zmianę nastawienia do energetyki, do zielonej transformacji? Czy tutaj w programie Szymona Hołowni nic się nie zmienia? My mamy jako Polska 2050 program transformacji rozpisany na lata bardzo precyzyjnie. Bardzo precyzyjne działania w tym programie są wskazane. Wszystkie one są... Koniec węgla, rok 35, czyli za 13 lat to jest możliwe? Tak, natomiast w Polsce obawiam się, że coraz mniej czasu na to mamy, bo w Polsce żadna transformacja energetyczna się nie dzieje. PiS przecież swoje rządy w 15-16 roku zaczął od słynnej walki z wiatrakami, czyli od zatrzymania na 2-3 lata inwestycji we wszystkie moce wiatrowe. Nie było w ogóle polityki energetycznej. To zresztą nie jest tylko wina PiS-u, bo i poprzednicy rządzili w taki sposób, że wprawdzie polityka energetyczna była, ale tak troszkę wahaliśmy się jak bobsleiści od jednej bandy do drugiej, od kwestii gazu łupkowego po projekt polskiej elektrowni jądrowej. Nie za bardzo wiadomo było, w którą stronę ta polska energetyka pójdzie. Efekt jest taki, że dziś w Europie, wśród wszystkich krajów wspólnoty europejskiej, produkujemy najwięcej energii węgla brunatnego i kamiennego, czyli najwięcej tej czarnej energii. A co za tym idzie, musimy ponosić największe koszty tak zwanego ETS, czyli emisji CO2. Ceny energii są wysokie w całej Europie, ale w Polsce zdecydowanie urywają się w ogóle jakimkolwiek rozsądnym wyznacznikom. Pytanie, czy gdybyśmy stawiali wiatraki, a zamykali kopalnie na węgiel, to czy byłoby w Polsce taniej? Zrobię taką krótką, prostą zagadkę, zacytuję zdanie. Odbudowujące się po pandemii gospodarki powodują raptowny wzrost zapotrzebowania na energię, a to winduje światowe ceny węgla i gazu. W efekcie droższy jest też prąd. Z kolei niska produkcja energii z odnawialnych źródeł, w tym z wiatru, w ciągu roku spowodowała, iż Europa potrzebuje więcej węgla i gazu. Skąd jest to zdanie? No, ja myślę, że generalnie Europa zmaga się... To jest zdanie z oficjalnego dokumentu think tanku Polski 2050, Strategia 2050 Krzysztofa Bolesty, który chyba słusznie pisze, że akurat w tym kryzysie wiatraki czy panele fotowoltaiczne wcale nie są rozwiązaniem, ba, są nawet chyba źródłem kłopotu energetycznego. Tylko problem polega na czym innym, dlatego że problem polega na jakimś długofalowym myśleniu. Energetyka to nie jest taka sytuacja jak... Niemcy myślą długofalowo, zamykając atom, czy nie? Jestem przekonany, że kraje Unii Europejskiej myślą długofalowo. Niemcy zamykają atom, ale Francuzi na przykład w dalszym ciągu gro swojego miksu energetycznego uzyskują ze źródeł jądrowych. W Polsce o elektrowni jądrowej wyłącznie się mówi. Bo ruch Szymona Hołowni miał tutaj różne zdanie. Różni politycy mieli różne opinie. Jak jest opinia pana posła, jaka zwycięży? Atom tak, czy atom nie? Ja jestem zwolennikiem energii uzyskiwanej ze źródeł jądrowych. Uważam, że to jest to z wszystkich tych źródeł, które nie są źródłami odnawialnymi, uważam, że to jest najczystsze źródło. Oczywiście przy mądrym zaprojektowaniu tego, przy mądrym zaplanowaniu i przy uwzględnieniu tego w całości polityki energetycznej, bo energetyka nie znosi ruchów doraźnych, ruchów emocjonalnych, ruchów podyktowanych takimi właśnie emocjami, wysokie ceny energii elektrycznej. A to jeszcze raz wróćmy do tej racjonalności. Ruch Szymona Hołowni pisze: koniec węgla w polskiej energetyce w roku 35. Najwcześniej pierwszy blok jądrowy, to jest bardzo optymistyczny rachunek, to będzie rok 33, to będzie pierwszy, który bynajmniej nie zastąpi wygaszenia węgla kamiennego i brunatnego. To co w zamian proponujecie, skoro chcecie za 12 lat wyprowadzić z Polski węgiel?
Poczekajmy, aż będziemy rządzić. No nie odpowiada pani jak Donald Tusk, który mówi najpierw odsuńmy PiS od władzy, a potem pomyślimy. Nie, to teraz trzeba myśleć, panie pośle. W opozycji trzeba myśleć, a nie potem przejmiecie władzę i co zrobicie. Wtedy będziecie myśleć, trochę za późno będzie. Oczywiście, że myślimy i stąd nasz dokument Polska na zielonym szlaku, w którym wszystkie te działania są bardzo precyzyjnie i bardzo dokładnie opisane. I to na pewno nie jest rozmowa na fragment naszej audycji z konieczności krótkiej, ale nasi eksperci energetyczni, wspomniane przez pana redaktora, również pan Bolesta, oni bardzo precyzyjnie rozpisali wszelkie działania, które można podjąć. Najważniejsze w tych działaniach jest zachowanie jakiegoś racjonalnego podejścia, jakiegoś systematycznego podejścia do transformacji polskiej energetyki. Panie ze Śląska, czy wycofanie w 12 lat węgla z energetyki jest rozsądne? Czy to jest zdanie, które można traktować poważnie, czy to jest tylko propagandowy fistek, który jest wpisany do, czy listek, który jest wpisany do waszego programu? Rząd to robi. Rząd na obiecie. Rząd robi, mówi, że skończy z węglem w roku 50, czyli 15 lat później. 15 lat to jest jednak sporo w polityce. Wy mówicie nie okres 38 lat odchodzenia od węgla, tylko na okres odchodzenia od węgla 12 lat. Stawiamy sobie bardziej ambitne cele. Wiemy, że nie ma odwrotu od dekarbonizacji. Wiemy, że węgiel jest tym paliwem, które w tym momencie będzie ograniczane. Czy to się uda zrobić, czy nie? Najważniejsze jest, aby jak najmniej osób na tym ucierpiało. W tym moi, jak to powiedzieć, ziomkowie, czy współmieszkańcy terenów Górnego Śląska, który jest najbardziej zaangażowany w produkcję tego paliwa. W odróżnieniu od tego, co robi rząd, Polska 2050 planuje długofalowo i wskazuje konkretne działania, które mamy zamiar podejmować. Rząd robi zupełnie inaczej. Rząd naobiecywał górnikom Złotych Gór. Ja jeszcze pamiętam COP24, zdaje się, w Katowicach, gdzie polskie stoiska były po prostu wręcz usłane węglem, gdzie promowano ten węgiel niezwykle aktywnie, gdzie pan prezydent mówił, że nie wierzy w kryzys klimatyczny. Przecież to były wypowiedzi czołowych polskich polityków, gdzie przed wyborami obiecywano górnikom, przekonywano górników, że oni są w ogóle solą polskiej gospodarki, że ich praca jest niezwykle istotna i że Polsce węgla wystarczy jeszcze na Bóg wie ile lat. Na 200 lat, bo dzisiaj... takie są analizy geologiczne. No tak, tylko że dzisiaj dzieje się coś zupełnie innego. Proszę zwrócić uwagę, że dziś mamy duże zagrożenie. Górnicy protestują. Przerwano dostawy węgla do elektrowni. Górnicy nie potrafią dogadać się z rządem. Cały konflikt idzie o umowę społeczną, do której rząd zobowiązał się, że ją dowiezie do końca roku 2021. Dzięki Bogu mamy 5 stycznia 2022. A nie ma notyfikacji Komisji Europejskiej, to prawda. No właśnie, ale nie wiem, czy myśmy nawet wystąpili o tą notyfikację, bo gdybyśmy wystąpili o nią w odpowiednim czasie, to pewnie Komisja Europejska by się nie ociągała, no bo to bardzo ważny i bardzo istotny dokument. Problem w mojej ocenie bardziej polega na tym, że rząd tych biednych górników oszukuje, co innego im obiecując, a co innego potem realizując. Bogusław Ziętek, lider Solidarności, lider Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, podkreśla, że górnicy akurat sobie poradzą, bo w tej umowie mają zapisane gwarancje pracy, gwarancje odpraw i on w te zapisy mniej więcej wierzy. Natomiast boi się o Polskę, że jak zabraknie węgla, to zabraknie po prostu prądu w gniazdkach i będzie dochodzić do blackoutów, bo OZE jest niestabilne i nie ma żadnej realnej perspektywy, kiedy pojawią się magazyny energii, kiedy pojawią się technologie, które umożliwią, aby OZE stawały się takim stabilnym i pewnym źródłem prądu w naszych gniazdkach. Tyle. Jeszcze do tego dokładamy kompletną zmianę przepisów dotyczącą prosumentów, w oparciu o którą przestaną się opłacać instalowane na dachach domów jednorodzinnych instalacje fotowoltaiczne, o czym też warto wspomnieć. Duża zmiana. Najpierw Prawo i Sprawiedliwość ten ruch otworzyła, a potem kiedyś okazało, że jest tak popularny i mamy już prawie milion, za chwilę będziemy mieli milion prosumentów, którzy mają w większości właśnie fotowoltaikę mniejszą lub większą i sieć tego nie wytrzymuje po prostu. No, ja myślę, że to jest taki argument z gatunku populistycznych, bo to, że w dwóch, trzech miejscach w Polsce sieć jest przeciążona w związku z nadprodukcją fotowoltaiki, to nie znaczy, że sieć tego nie wytrzymuje, a poza tym było ponad 6 lat
na to, żeby zadbać z jednej strony o ulokowanie środków z handlu emisjami właśnie w wytwarzaniu źródeł opartych o odnawialne źródła energii. 50 miliardów złotych w tym czasie do Polski wpłynęło z tak zwanego europejskiego systemu handlu emisjami, z tego słynnego ETS, który teraz pan poseł Kowalski chce wypowiadać. Był czas na to, żeby inwestować w rozwój sieci wysokiego, średniego napięcia właśnie po to, żeby przystosować je do takiego dwukierunkowego ruchu, tego ruchu, który uwzględnia energetykę prosumencką. Było mnóstwo czasu na to, żeby napisać porządną politykę energetyczną. Nikt tego nie zrobił. I ja odnoszę wrażenie, że w dalszym ciągu te ruchy, które w energetyce są podejmowane, to są podejmowane na emocjach, na jakimś... Chociaż z drugiej strony rząd partii, w której pan przez długi czas działał, Platformy Obywatelskiej, nigdy nie zadeklarował tego, co zadeklarował rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli odejście od węgla. Rząd PiS-u podał konkretną... Ale czasy się zmieniły, prawda? Te czasy się zmieniły, a i owszem, ale jeżeli ktoś zapóźnia, to pytanie, czy PiS, czy Platforma, ale to już co było pierwsze, kura, czy jajo, tego teraz nie... Szczęściem do Platformy wstąpiłem w 2016 roku, więc wcześniej byłem po prostu menedżerem w jednej z polskich spółek energetycznych. Panie pośle, to od energetyki odejdźmy do prawa trochę. Komisja śledcza, chociaż to prawo bardzo mocno pomieszane z polityką, jest podobno już gotowy projekt autorstwa Platformy Obywatelskiej. Paweł Kukiz zdaje się też chce mieć własny projekt, myśli o tym, żeby zrobić szerszą komisję, która by badała i pierwszą kadencję Prawa i Sprawiedliwości, i całe rządy Platformy, i obecne dwie kadencje, półtorej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Liczy chyba też na wasze poparcie. Który projekt poprzecie, Platformy czy Pawła Kukiza? Na pewno projekt ustawy, który dotyczy powołania komisji śledczej, może liczyć na poparcie Koła Poselskiego Polski 2050, bo powinniśmy wyjaśnić sprawę używania technik operacyjnych wobec polityków, wobec pani prokurator Wrzosek, wobec pana senatora Brejzy, wobec pana mecenasa Giertycha. To są bardzo, bardzo poważne sytuacje. Sprawa tak zwanego Pegasusa nie jest tylko polską sprawą, jest sprawą, która żyje międzynarodowo i tak naprawdę międzynarodowo ona zyskała rozgłos. Okej, ale tutaj wydaje się, żeby była komisja śledcza, to kluczowe są trzy głosy Pawła Kukiza i dwóch jego posłów z koła. No i Paweł Kukiz daje warunek, okej, zbadajmy Pegasusa, ale zbadajmy to w szerszym kontekście w ogóle inwigilowania dziennikarzy czy polityków przez władzę w szerszym okresie, w dłuższym okresie. Wy w to wejdziecie, czy nie? Z inwigilowaniem dziennikarzy to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ja widzę na Twitterze jakąś listę dziennikarzy, którzy jakoby byli poddawani... A nie ma śledztwa prokuratorskiego. A żadnego śledztwa w tej sprawie od paru lat nie ma. Od 6 lat, gdzie prokuratura mogłaby spokojnie te sprawy doprowadzić do etapu aktu oskarżenia, a potem niezawisłe sądy mogłyby te sprawy osądzić. To jest deklaracja polityczna Pawła Kukiza, od którego woli zależy być albo nie być komisji śledczej. Nie wiem, czy pan poseł pewnie doskonale rozumie ten mechanizm czysto polityczny i trzeba podjąć decyzję. Dobrze by było, żebyśmy zobaczyli projekt tej ustawy, bo nie widziałem póki co ani jednego, ani drugiego. W tym pierwszym mniej więcej wiem, o co chodzi, czyli chodzi o zbadanie stosowania technik rozpracowania operacyjnego wobec polityków i wobec przedstawicieli zawodów prawniczych. I to jest bardzo ważna sprawa. To jest najważniejsze w tej sprawie jest to, na co sądy wydawały zgodę. Bo przy założeniu, że żyjemy w państwie prawa, to techniki operacyjne mogą być stosowane wyłącznie za zgodą sądu. Ale z tego czasu 2005-2007 pamiętam obecnych ministrów, którzy mieli wyrok nieprawomocny i z tego wyroku wynikało, że oni wyłudzili tego typu zgody. Więc ciekaw jestem, jak to wyglądało w tych konkretnych przypadkach. Z jakiego materiału dowodowego wynikało, że takie techniki operacyjne powinny być stosowane, wobec kogo je stosowano, ile razy, na jakich zasadach. To wszystko powinniśmy ustalić. Tutaj rzeczywiście komisja śledcza wyposażona w uprawnienia prokuratorskie byłaby najlepszym forum do ustalenia takich, do wyświetlenia prawdy. Czy będzie większość? Ostatnie pytanie i krótka odpowiedź. Facebook zawiesił konto Konfederacji. Słusznie, niesłusznie, jak pan poseł na to patrzy? Wiem, że to nie pana formacja, nawet panu biegunowo odległa być może, ale stanowisko może być zbieżne.
w tej sprawie? Nie bez powodu się to stało. Ja bardzo rzadko odwiedzam profil Konfederacji. Profil Konfederacji w odniesieniu do Polski 2050 słynie głównie z tego, że jest źródłem skoordynowanych i bardzo takich agresywnych ataków na polityczki i polityków ruchu Polska 2050, więc ja dosyć rzadko odwiedzam ten profil, ale doceniam to, że Konfederacja jest legalnie działającą w Polsce siłą. Jeżeli Facebook zdecydował się na wyciszenie tego profilu, na zawieszenie go, to prawdopodobnie stało się to po serii ostrzeżeń, bo tak skonstruowany jest regulamin tej usługi i prawdopodobnie nie stało się to bez powodu. Musiał być powód, na przykład rozpowszechnianie fake newsów na temat pandemii, czy na temat nieobecności pandemii, może rozpowszechnianie fake newsów A to nie uderza w wolność słowa, że jednak partia działająca w Polsce legalnie, mająca swoje koło w polskim Sejmie, może być zbanowana przez Platformę? To jest czysty biznes, prywatna inicjatywa, niech robi co chce, czy tu jednak powinny być jakieś regulacje, panie pośle? Nad tymi regulacjami pracuje Parlament Europejski. Toczy się bardzo aktywna dyskusja, której zresztą jestem uczestnikiem, na temat tak zwanego Digital Services Act, czyli na temat postanowień, kiedy platformy socjalmediowe mogą stosować jakie środki wobec użytkowników. Wiem jedno, że promocja nieprawdziwych informacji na temat pandemii, nieprawdziwych informacji na temat sposobów leczenia COVID rzutuje na liczbę zgonów i powoduje bardzo, ale to bardzo realne śmierci realnych ludzi wokół nas, bo są ludzie, którzy w to po prostu wiedzą, a potem umierają, dlatego że ta choroba jest śmiertelna. O tym też warto pamiętać, więc jeżeli dzięki tej decyzji uratowane zostało choć jedno życie, to nie mam nic przeciwko temu, że w oparciu o swój regulamin ktoś taką decyzję podejmuje. Powiedział Michał Gramatyka, poseł Koła Poselskiego Polska 2050. Dziękuję bardzo za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.